Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w ramach żywej lekcji historii. Chcemy, byście poznali troszkę bliżej to, co doświadczyli Polacy podczas II wojny światowej. Na początek proszę Was o powstanie i odsłuchanie hymnu Sygiraków. Zwiastkę są wschodnich posad i wsi, z rezydencji białych chłopów i pat. Myśmy wciąż do niepodległej szli, z niezłą porem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kasi, przez Syberię wiodle krótszy szlak. I w kajdana szli konfederaci, ogiłami znacząc Polski. I stąd później w 6-tygodniowej podróży aż pod sam Ural. Tam przeżyła 6 lat. 6 lat ciężkiej niedoli, głodu, chorób, braku odzienia. Gdy tworzyła się polska armia, mój dziadek do niej dołączył. I to jak gdyby, tak jak tysiące innych Polaków, a nawet milionów, uratowało mojej mamy rodzinę przed tym, że nie została na dalekiej Syberii. Jednym z wydarzeń, które mi mama opowiedziała, to jest to, że pewnego razu zdechł tam koń. NKWD-ści długo pilnowali, by nikt go nie wykopał.
ale Polacy z braku pożywienia, z głodu i tak dokonali wykopania tego konia. Gotowali to mięso przez wiele dni po to, żeby było coś troszkę zjeść. Ciężkie były to czasy dla tych zesłańców. A skąd moja pasja? Moja pasja i życie ze Związkiem Sybiraków to właśnie historia mojej mamy. Stąd zacząłem uczestniczyć w życiu Związku Sybiraków, a uczestniczę w nim od lipca 1989 roku, gdy tu na Podkarpaciu zawiązał się Związek Sybiraków. A historia Związku Sybiraków rozpoczyna się w grudniu 1928 roku, wtedy, kiedy odbył się pierwszy zjazd, na nim między innymi Józefowi Piłsudskiemu przyznano godność członka honorowego związku. Później związek trwał do II wojny światowej. I tu się odbyły kolejne deportacje od 10 lutego 1940 roku do końca 1957 roku trwały. Łączna liczba deportowanych to jest około 1 750 000 osób. Dokładnych danych nie ma z tego względu, że część ludzi umarła na Syberii, część ludzi powróciło, ale przez lata PRL-u, czyli lata komunizmu, nie wolno było o tym w ogóle wspominać i też zesłańcy poumierali. A gdy zaczął się tworzyć Związek Sybiraków od grudnia 1988 roku i przez następne parę lat, łączna liczba członków, którzy byli zarejestrowani, to było około 100 tysięcy. Na dzień dzisiejszy ta liczba to jest około 25 tysięcy osób. Sybiracy odchodzą. Odchodzą żywi świadkowie historii. Nam, młodemu pokoleniu, niewiele czasu pozostało na to, aby móc wysłuchać naocznych, żywych relacji z tego, co te osoby tam na deportacji przeżyły. Jedną z takich rzeczy, których doświadczyłem w swoim życiu, to po 4 latach starania o wizę konsularną do Rosji otrzymałem ją. I wraz z mamą w 1991 roku udałem się na Ural. Dojechałem do miejscowości, gdzie byli, a brakło nam 7 kilometrów, aby dotrzeć na cmentarz, na którym mój mamy brat został pochowany. Niestety, pogoda pokrzyżowała nasze plany, bo położyliśmy się wieczór spać, październikową noc, a rano gdy wstaliśmy, po kolana był śnieg. To niech wam zobrazuje, że przez 6 długich lat zesłań Sybiracy generalnie musieli w takich warunkach żyć przy minus 40 stopniach mrozu. Zapraszam na scenę panią Stanisławę Żak, prezes Przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, która poprowadzi dalszą część tego spotkania, i panią Lidię Kiełczyńską z Przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, członek naszego zarządu, która również będzie prowadziła dalszą część tego spotkania. Od nich dowiecie się troszeczkę więcej tej bolesnej historii, która, mam nadzieję, że troszeczkę w waszych sercach się zakorzeni, pozostanie w waszej pamięci i nie tylko historia książkowa, ale żywa historia pomoże wam zrozumieć poprzednie lata. Dziękuję. Dzień dobry.
Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Związku Sybiraków, członków naszego oddziału. Organizujemy rokrocznie to spotkanie młodzieży z Sybirakami. Zwykle robimy to w lutym, a teraz zrobiliśmy to w czerwcu. Usprawiedliwiamy to tym, że czerwiec to również data deportacji Polaków na Sybir z roku 1943. Trzecia kolejna masowa deportacja Polaków na Sybir. I bardzo nam miło, że jesteście dzisiaj w takim licznym komplecie razem z nami. Ja nazywam się Stanisława Żak i jestem prezesem oddziału Związku Sybiraków. Ze mną jest Lidia Giełdzińska, pani, która jest członkiem naszego zarządu oddziału Związku Sybiraków. Nie będziemy za wiele Was męczyć swoimi wystąpieniami, ale żeby wprowadzić Was w to, co chcemy Wam zaprezentować, a chcemy pokazać Wam, bo obrazem do Was może bardziej przemówimy niż słowem, dwa filmy. Filmy związane z Syberią. Pierwszy film, który nastąpi za chwileczkę i zostanie wyświetlony, to jest film Losy zesłańców Sybiru. Zanim do tego filmu przejdziemy, pozwolę sobie najpierw krótko streścić, co to jest, dlaczego o tym dzisiaj mówimy, dlaczego to wydarzenie, tę kartę historii otwieramy przed Wami. Syberia. Syberia to kraina geograficzna. My jesteśmy tutaj zebrani pod hasłem Sybir. Sybir to jest nazwa, która zawiera w sobie, niesie w sobie oznaki, symbol martyrologii, męczeństwa Polaków przede wszystkim. Za ich nieposłuszeństwo wobec okupanta, wobec tego, kto agresora, wobec tego, kto naruszał ich wolność osobistą albo zabierał im ojczyznę. Stąd te wszystkie miejsca zesłań, które liczyć można od Dalekiego Wschodu, poprzez koło podbiegunowe i poprzez Kazachstan, nazywane są te miejsca umownie wszystko Sybir. To jest, tak jak powiedziałam, bardzo umowna data, ale o tym Sybirze pierwsze wzmianki pojawiły się w XVI wieku. Dotyczyły one tych wszystkich, którzy dostali się do niewoli, a byli to żołnierze wojsk Stefana Batorego. A więc ta Gehenna, ta martyrologia rozpoczęła się dość wcześnie. Przez następne wieki każde większe wydarzenie w życiu naszej ojczyzny, bunt przeciwko i nieposłuszeństwo przeciwko zaborcom, były okupione też zesłaniami. Krótko przypomnę Wam, ile osób kiedy było zesłanych. I tak. W latach 1768-1772 uczestnicy Konfederacji Barbarskiej zostali zesłani ukazem carycy Katarzyny II na daleką Syberię i było ich tylko 10 tysięcy. Od takiej liczby, podkreślam tylko, ponieważ potem te liczby wzrosły stukrotnie. W 1794 roku uczestnicy powstania kościuszkowskiego również zesłani zostali na katorgę. W 1830 roku, już przed powstaniem listopadowym, część członków Towarzystwa Patriotycznego została aresztowana i zesłana. Pamiętacie pewnie z historii literatury, z historii Polski te wydarzenia. Jeszcze wrócę do tego zesłania. Po upadku powstania około 50 tysięcy żołnierzy i osób cywilnych zostało zesłanych na Sybir. W 1863 roku to następny wielki patriotyczny zryw Polaków przeciw zaborcom, to powstanie styczniowe. W liczbie około 250 tysięcy. Więc widzicie, jak bardzo rośnie ta liczba. Polacy zostali zesłani na syberyjską katorgę. W 1887 roku w procesie o udział w zamachu na życie cara Aleksandra III zostają skazani i zesłani na Sybir bracia
Bronisław i Józef Piłsudscy. Zesłańcami byli przeważnie szlachta, arystokracja oraz, że tak powiem, inteligencja polska. To byli na przykład Adam Mickiewicz, Tomasz Zar, Jan Czeczot, Piotr Wysocki, ksiądz Ściegienny i wielu, wielu innych takich, którzy zasłużyli się dla rozwoju i badania kultury Syberii. Ale najokrutniejszy wiek stał, najokrutniejszym takim momentem dotyczącym wielu, wielu tysięcy setek Polaków stał się wiek XX. W tym okresie rozpoczynają się okrutne represje na terenie Kresów. Po wkroczeniu wojsk sowieckich rozpoczęły się aresztowania Polaków, zsyłania ich do łagrów, wcielania do armii radzieckiej, a były to lata 1940. To wszystko rozpoczęło się po 17 września 1939 roku, gdyż właśnie wtedy nastąpił, jakbyśmy to powiedzieli, kolejny rozbiór Polski pomiędzy III Rzeszę i pomiędzy Związek Sowiecki. Związek Sowiecki, wkroczywszy na tereny polskie, właśnie rozpoczął tę walkę. Stalin w tym czasie wydał dekret. Dekret nakazywał masowe zsyłki do obozów przymusowej pracy na Syberii. I tak, w roku 1940 dokonano 3 masowych wywózek Polaków z Kresów na Syberię. 10 lutego 220 tysięcy, 13 kwietnia 320 tysięcy, 22 czerwca 1940 240 tysięcy i ostatnia, 4. masowa deportacja to czerwiec roku 1941, czyli rok później. Jak widać, już tak jak wspominałam, liczba osób zesłanych na Sybir przekraczała już setki tysięcy. Zesłania jednak nie zakończyły się wraz z końcem II wojny światowej. Trwały represje wobec żołnierzy polskiego podziemia, wobec żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Jak już wspominał nasz sekretarz, tak naprawdę to z terytorium Polski Rzeczypospolitej Ludowej do 1956 roku trwały zesłania tych wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej Polaków. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski ruszyły znowu transporty zesłańców na Sybir. Wiek XX to wiek gehenny. Krócej i bardziej pełno o tym opowie moja koleżanka. Zapraszam. Historia XX wieku, a przede wszystkim pierwsza jej połowa, to historia naszych rodzin. Dwa wielkie totalitaryzmy, faszyzm i stalinizm, położyły cień na nasze życie. Daty 1 września i 17 września 1939 roku to daty tragiczne. Jak już koleżanka mówiła, mówiono o 4. rozbiorze Polski. Uczycie się historii. Macie nieograniczony dostęp do internetu, ale jest takie powiedzenie: słowo jest godne wiary dopiero wtedy, gdy do słowa dołącza się czyn. W naszych rodzinnych historiach jest wszystko, co działo się w pierwszej połowie XX wieku. Nasi bliscy przechodzili wszystkie fazy rozpaczy i strachu. Ofiary Katynia, ofiary więzień NKWD, żołnierze AK,
żołnierze armii Anversa i Berlinga, żołnierze i partyzanci podziemia niepodległościowego. To wszystko nasi bliscy. Wywózki na Sybir, tak jak już mówiła koleżanka, to nie tylko 1940-41 rok, które dotknęły Przemyśl i które są nazywane wywózkami masowymi, bo wywieziono wtedy około 1 000 000. W tym 80 tysięcy polskich dzieci w dwóch pierwszych wywózkach, luty i kwiecień. Jest dziś wśród nas pani Joanna Price, wtedy 4-letnia Joasia. Jest wśród nas pani Krystyna Zwiewkowska, wtedy roczna Krysiunia. Wywózki trwały do połowy lat 50. Tą ostatnią deportację stanowili żołnierze AK i partyzanci podziemia oraz ich rodziny. Ten okres, ten czas poeci i pisarze nazywali tragedią ginącego narodu. Trwała wtedy tak zwana wielka czystka. Polacy akowcy, oskarżani o działalność kontrrewolucyjną, byli skazywani na wiele lat łagrów na terenie ZSSR. Kołyma, Magadan, Workuta. Ale w Polsce mówienie o tym było tematem zakazanym. Nie wolno mówić. Wiele osób, nawet z naszych równolatków, nie wiedziało o istnieniu tych obozów więzień i o zsyłkach powojennych. Najokrutniej wypędzonymi byli Sybiracy. Wielu z nich nie wróciło do swoich domów. I tak łagodnie i poetycko powiem, ale na pewno ich dusze wędrowały w snach po lasach, sadach, jeziorach i kościołach Wileńszczyzny i Lwowa. Nasza droga na Sybir była kolektywnym piekłem. Scenariusz był ten sam i dla tych zsyłanych w roku 1940 i dla tych w latach powojennych. Ale droga z Sybiru była już raczej indywidualna. Był w tym trach, szczęście, przypadek. Przekonacie się o tym, obejrzawszy dwa prezentowane dziś filmy. Obejrzyjcie te filmy z uwagą. To historia wielu rodzin naszego pięknego i doświadczonego miasta. To opowieść o ludziach przegniętych przez historię i wojnę i skazanych na poniewierkę trudną do opisania. My możemy być dumni z naszych ojców i starszych braci, bo to oni walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. I zawsze wierzyli, że walczą o wolność utraconej ojczyzny. Jako przykład powiem, 2/3 zdobywców Monte Cassino to byli polscy zesłańcy w Sybiru. Jeden z żołnierzy, opowiadając o swoich doświadczeniach, powiedział: wojna to żadne bohaterstwo. Człowiek prawy nie ma wyboru, musi walczyć. Nie walcząc w czasie wojny znaczy tylko jedno, że godzisz się z wolą bezwolnej ofiary. Nasi bliscy walczyli. Dziękuję. Autorem drugiego filmu jest pan Paweł Kuczyński. Tytuł tego filmu jest Uciekając z Rosji. Pan Paweł Kuczyński jest obecny wśród nas. Tam siedzi na samym końcu. Pana witam, panie. Film powstał. Film pana Kuczyńskiego powstał o kimś, kto zamieszkuje naszą małą ojczyznę.
Jego bohaterem jest chłopiec z Medyki. Ale o tym w drugiej części już będzie, wtedy, kiedy będziemy przystępowali do obejrzenia filmu pana Pawła Kuczyńskiego. I samą sylwetkę autora wówczas bliżej przedstawię. Teraz serdecznie zapraszam na obejrzenie instruktażowego filmu o losach zesłańców Sybiru. Rozpoczniemy drugą część naszego spotkania. Ten pierwszy film, który Państwo zobaczyliście, to film o historycznych faktach, o etapach zniewolenia, o losach zniewolenia, o okrutnym, niedowiary, nie do przyjęcia traktowaniu Polaków tam na Syberii. Ten drugi film, który chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować, to film obrazujący los pojedynczego człowieka. Aresztowanie, wywózka, życie na Syberii, niewolnicza praca, ponad siły, warunki zarówno klimatyczne, jak i socjalne były jednakowe prawie dla wszystkich zesłańców. Ale drogi powrotu z Syberii były bardzo różne. Film, który oglądaliście, pokazywał wam, że Polacy dwukrotnie podczas trwania zesłania mieli możliwość powrotu do ojczyzny. Taka możliwość była dana rodzinom wszystkich mężczyzn, członków armii Władysława Andersa. Mogli wracać razem z swoją żołnierzami, czyli jeśli ktoś był zaciągnięty do armii, żołnierz miał prawo zabrać ze sobą rodzinę. Drugi moment to moment, kiedy zaczęła się kształtować druga armia polska, o innym już profilu, o profilu bardziej komunistycznym. To armia Zygmunta Berlinga. Z tą armią Polacy szli przez terytorium Polski, w walkach okołobrzeg brali udział, aż do Berlina. W wyzwoleniu Berlina uczestniczyli żołnierze tej armii, która powstała tam nad Oką Księcia. Trudna droga powrotu była dla tych, którzy wracali z armią Andersa. Rodziny były grupowane i wedle swojego przeznaczenia mogli tylko i wyłącznie udać się z Teheranu, gdzie był pierwszy przystanek polskich rodzin osiedlonych tam po wyjściu z Rosji, gdzie też znajduje się bardzo wiele grobów Polaków, ponieważ tam panowała dyfteria, cholera i inne różne zakaźne choroby. Wymarło dosyć dużo tych wycieńczonych, biednych Polaków, tych przede wszystkim dzieci i osoby starsze. Dalsza część rodzin przebywała przez jakiś czas w obozach, które udostępnili Anglicy na terytorium Afryki. Po skończeniu wojny trzeba było wybrać, trzeba było znaleźć swoje miejsce. Wybierali różnie. Dochodziły słuchy o tym, że nie warto wracać do Polski, ponieważ to groziło niebezpieczeństwem. Wielu ludzi, którzy służyli w armii Andersa, było potem szykanowanych. Byli więzieni, byli skazywani w różnych procesach o zdradę. Wielu ludzi też nie zdecydowało się na powrót do innych krajów niż europejskie. Więc osiedlali się we Włoszech, osiedlali się w Anglii,
ale też i byli tacy, którzy ruszyli w dalszą drogę. O takim jednym, który wędrował razem ze swoją rodziną po wywiezieniu z Polski, z Medyki 10 lutego 1940 roku opowiada film, który już zapowiadaliśmy kilkakrotnie dzisiaj. Film, który zrobił pan Paweł Kuczyński, a dotyczy człowieka pochodzącego z Medyki, Stanisława Opałka. Ten film opowiada o tym, że człowiek ten uciekł z Rosji. Dlatego film został zatytułowany przez autora Uciekając z Rosji. Ale o filmie państwu najlepiej opowie sam autor tego filmu. Ten film był preludium, jak mi powiedział już w rozmowie ze mną pan Paweł, był preludium czegoś, co dopiero ma się rozwinąć w formie filmu fabularnego. Ja krótko przedstawię państwu sylwetkę pana Pawła, a potem zaproszę pana Pawła, żeby o tym filmie opowiedział on sam. Pan Paweł jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Po wielu latach, po ukończeniu tej wyższej szkoły, jest absolwentem Wydziału Reżyserii. W 2011 roku robi doktorat na tej samej uczelni. Pomiędzy ukończeniem a doktoratem upływa dosyć długi okres czasu. Ten okres czasu pan Paweł spędza poza granicami Polski. Stan wojenny dotknął jego, jak wielu, wielu innych również twórców, tym, że podczas stanu wojennego, który zastał go w Stanach Zjednoczonych, pozostał poza Polską prawie przez 20 lat. Muszę państwu powiedzieć, że gdybym miała dokładnie przedstawić jego całą drogę filmową, to trudno by było tutaj zmieścić się nawet w pół godziny, bo jest tego bardzo dużo, bardzo wiele. Pan Paweł w Stanach Zjednoczonych pracował na uniwersytetach, na Uniwersytecie w Kalifornii, na Government State Uniwersytet też w Stanach Zjednoczonych oraz prowadził różne kursy. Pracował, mieszkając w Stanach, w swoim zawodzie. Tam też spotkał pana Opałkę, którego losem się zainteresował i który potem zaowocował tym, że zrobił o nim film. Pan Paweł, jego zainteresowania są bardzo wielokierunkowe. Współpracował w swoim zawodzie przy produkcjach korporacyjnych, przy reklamach telewizyjnych, przy produkcjach fabularnych, gdzie tworzył scenariusze, był reżyserem w pół, również był producentem, przy teatrze pisał scenariusze do filmów fabularnych, pracował też jako instruktor i wykładowca. Pan Paweł skończył szkołę filmową, oprócz tego dokształcał się również w Instytucie w Pradze, w Amerykańskim Instytucie Filmowym w Los Angeles. No i jego zasadnicze wykształcenie lata 75-79 to dyplom magisterski na Wyższej Szkole Filmowej i telewizyjnej, który sobie to bardzo ten dyplom ceni. Długo by mówić tutaj o osiągnięciach pana Pawła. Zachęcam do wejścia, wygooglowania sobie tego nazwiska. Jest to co najmniej na 6 kartek różnego rodzaju opisu jego działalności filmowej. Nas dzisiaj bardzo zainteresowało to, że pan Paweł jak gdyby się trochę sam o to dobijał, żebyśmy my dowartościowali się tym, że nasza mała ojczyzna jest warta zainteresowania. Losem jednego człowieka się właśnie zainteresował pan Paweł.
bardzo serdecznie zapraszam pana Pawła tutaj na scenę, ponieważ najlepiej o tym, co zrobił, opowie sam twórca. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję za wprowadzenie i dziękuję za tą możliwość, żeby tutaj Państwu pokazać ten bardzo skromny film. To jest próba, to jest właściwie sketch do czegoś, co się aktualnie tworzy. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co tu się do tej pory wydarzyło. Również sposobu, w jaki została przedstawiona historia na tym filmie, to monumentalna i fantastyczna robota z materiałami archiwalnymi. Jeżeli chodzi o Uciekając z Rosji, to tylko po prostu powiem, że to jest fragment czegoś, co się rozpędza. Trzy dni temu robiliśmy już z bardziej zawodową ekipą sceny z aktorami z Rzeszowa na tle rekonstrukcji historycznej, która pokazywała w Odyce powrót Medyki do Polski w 1948 roku. Tak się magicznie złożyło, że to było możliwe i to jest taki pierwszy fragment tej opowieści, która będzie na ekranie opisywała losy człowieka, którego zobaczycie na ekranie, Stanley Opałka, który będzie grany przez aktora. Już mamy fantastycznych aktorów z Rzeszowa, którzy bardzo chętnie się zgodzili w tym uczestniczyć. I historia będzie dotyczyła tego, że ten człowiek wraca po wielu, wielu latach do Medyki, żeby dotknąć ziemi, z której został tak brutalnie wyrwany. Marzy mi się, żeby ten film miał miejsce w Medyce i w Przemyślu. Na koniec tylko powiem Państwu, że w tym sketchu i w moim zainteresowaniu tym tematem jest również nuta osobista. Dlatego, że moja mama i jej rodzina była w kolejce do wywozu tego czwartego spod Stanisławowa i z tego, co słyszałem, to już była taka sytuacja, że nie było zmiłuj. Opłacali, żeby ich wypisywać, przesuwać z tej listy wywózki, ale przyszedł taki moment, że powiedzieli, już niestety następnym razem będziecie musieli pojechać i to był to była noc, kiedy Hitler zaatakował Rosję i ta część wywózki się nie wydarzyła. No ale ta perspektywa horroru syberyjskiego jakoś pozostała w pamięci całej mojej rodziny. To też jest pewnie powodem, dla którego chcę się zbliżyć do tego tematu. Zawsze robimy co? Przeciw zapomnieniu. Nasi bliscy nie mieli szansy opowiadania o tym, co przeżyli. My, ich dzieci, mamy skromny materiał do wspomnień. Dlatego spotykając się z młodzieżą, zwracamy się w stronę historii. Literatura, film, poezja, pamiętniki i wspomnienia. Żeby nie być gołosłowną, przeczytam króciutki fragment wspomnienia ze Słańca Kołyni. Pędzili nas po śniegu, zapadaliśmy się po pas. Cały czas ktoś przewracał się, strażnicy wrzeszczeli. Straszyli bronią, wreszcie brama. Pomyślałem, co to jest? Wszystko przykryte grubą warstwą śniegu. Prawie nie widać budynków. Czy tu można przeżyć? Praca była straszliwa. Nie wierzyłem, że dożyję wolności. Nie umiałem o tym opowiadać przez lata. Sowieci powiedzieli, że oni nas nie zamordują, tak jak to robili Niemcy, bo to by było marnotrawstwo siły roboczej. W naszym obozie byli przedstawiciele różnych narodów. Estończycy, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Polacy.
Gruzini i oczywiście Rosjanie. Moja młodość jest pełna białych plam. Po powrocie z łagru jedyną rzeczą, o której mógłbym opowiadać, to przemoc. Więc najczęściej milczałem. To jest rednym wspomnienia mojego brata, Józefa. Wy, młode pokolenie, jesteście przyszłością Polski. Pamięć pokoleń to najlepszy schron przed unicestwieniem. Przecież to wy będziecie decydować, jaka będzie Polska. I zacytuję naszą wspaniałą poetkę Kazimierę Iłakiewiczówną, notabene moją rodaczkę z Wilna. Zapytana na jednym ze spotkań autorskich, jaka powinna być Polska, odpowiedziała: najważniejsze, żeby była. A my wam życzymy, żeby Polska była i żeby była bezpieczna, przyjazna, sprawiedliwa, dostatnia i szczęśliwa. I życzymy z wiarą, że wasze pokolenie będzie umiało tego dokonać i utrzymać. Dziękuję. Drodzy młodzieży, szanowni państwo, ponieważ trochę tutaj prezentujemy się przed wami wizualnie, dwa słowa o sobie i o Lidii. Jesteśmy przedstawicielkami tego drugiego okresu zsyłek. Nie byłyśmy zesłane ani w lutym, ani w następnych wywózkach czterech masowych. Dotknęło nas, ten los nas dotknął po skończeniu wojny. Lidia była wywieziona w 1948, ja na początku, 5-6, 40, styczeń 49. Daleko nas wywieźli. Obie byłyśmy na Syberii. Obie tę Syberię przetrwałyśmy. Obie wróciłyśmy po 56 roku. Chociaż nie znałyśmy się, chociaż byliśmy tysiące kilometrów od siebie, jednak mamy wspólne, bardzo podobne wspomnienia. Zabrano nam kawał dobrego dzieciństwa. Wróciłyśmy już wtedy, kiedy byłyśmy podrośnięte, w waszym wieku, w wieku prawie 14-15 lat. Nie znałyśmy ani literatury, ani historii, ani niczego, co się łączyło z Polską. Prawdopodobnie nasz język pozostawiał bardzo wiele do życzenia, ponieważ obie nie chowałyśmy się z polskimi dziećmi. Naszymi towarzyszami naszych zabaw byli Kazachowie, Uzbecy, Łotyszy, Litwini, Ukraińcy, Żydzi, jeńcy niemieccy, Chińczycy, Japończycy, cała przegląd narodowości, a tej takiej maści wszystkich, jaka była tylko w pobliżu, w okolicach miejsc naszego zesłania. A trzeba było zabrać się za szkołę i za życie. No i wyrosłyśmy, dojrzałyśmy. Tyle o nas. Natomiast ja mam pytanie. Czy macie jakieś pytanie, bo chciałam zaprosić pana Pawła. Myślę, że to, co zobaczyliście, jest naprawdę bardzo ciekawe. Jest to jeden, jedyny człowiek pokazany, jego los. I słusznie zakładał Stalin. Ten o jednym człowieku będzie się mówić, o milionach się nie pamięta, zapomina. A zginęło Polaków naprawdę miliony. Podczas tych syłych, podczas drogi. Niepoliczalne są te liczby tych, którzy zostali wywiezieni i którzy, los których jest nieznany, bo umierali po drodze, bo nikt ich nigdzie nie spisywał, bo nie mamy dostępu w ogóle do kart. Memoriał się co prawda stara o tym, żeby dojść do archiwalnych wiedzę o syłkach, ale nikt tego nigdy nie udostępnił. Zapraszam zatem pana Pawła, zapraszam panie Pawle, pewnie młodzież jednak będzie miała coś do zapytania.
Jeśli macie jakieś pytania do pana Pawła, to jest to jedyna okazja skorzystania z wiedzy i z obecności pana reżysera. Ale nie musicie, bo już jest późno. Ja ten projekt, który się zapoczątkował dokumentem o Stanley Opałce, kontynuuję, jestem na internecie. Może się łatwo znaleźć moją stronę, tam będą robione uaktualnienia. Będę tutaj przyjeżdżał, mam nadzieję. I jestem otwarty na wszelkie pytania albo jakieś zgłoszenia, jeśli chodzi o pomoc produkcyjną. Zawsze bardzo mile widziany. Trzeba będzie pracować z ekipą. Ja zachęcam. Ja jedynie wam powiem, może rozpocznę, ponieważ znam to trochę z innych materiałów o losie tego pana. Ten pan dostał się, jak się dostał na ten statek, to wszyscy słyszeliśmy, prawda? Mamusia sprytem wypchała dzieci i sama doszła. Ale potem rozpoczęła się katorga. To nie było takie proste. Tutaj zapraszamy, dajemy. Każdy los był tragiczny po powrocie. Pan Opałko poprzez Meksyk, poprzez chyba Południową Amerykę trafił po wielu wyzwyczeniach, trudnościach, trafił do Stanów i żyje sobie szczęśliwie w Ameryce. Wielu też nie wróciło, wielu wróciło mając inne drogi. Pewnie macie jakieś pytania dotyczące rozmów. Pan Paweł przeprowadził bardzo wiele godzin rozmów z panem Opałką, zanim powstał ten film. Zachęcamy do pytań. My robimy spotkanie i opowiadamy o tym, jak wyglądają te deportacje. Do wagonów włożyło około 30 paru osób. Tyle powinno być, a wpychano tyle, ile się zmieściło. Wagon był typowym wagonem transportowym. Składało się to z dwupoziomowych takich narów, czyli na dwóch poziomach mieszkano rodziny. No i była bardzo elegancka toaleta, dziura w podłodze, którą trzeba było sobie przysłonić jakąś szmatą, żeby skorzystać z tej toalety. Wody nie było, woda była tylko do picia. Jedzenie dawano albo nie dawano raz dziennie jakieś tam racje chleba i coś co nazywało się kipiatok, czyli wrzątek. No i tak się jechało te 5-6 tygodni. Czy jeszcze coś? Nikt nie próbował jakoś sabotować pociągu, w sensie, że coś zrobić z tym, żeby nie wystartował i nie mógł pojechać? Moje wagony były zamknięte metalowymi sztabami z zewnątrz. Przy każdym zatrzymywaniu się pociągu, to był standard, przy każdym zatrzymaniu się pociągu przy otwartych drzwiach, wtedy kiedy wnoszono coś tam lub podawano coś tam, stał NKWD-zista z bronią, więc o sabotażu nie mogło być mowy. A poza tym, kto miał sabotować? Ja, wywożona mając 5 lat, czy mój brat, mając 2 lata, czy moja babcia i mama, które tylko marzyły o tym, żeby przeżyć i mieć, spróbować opiekę nad nami. Więc to wszystko było dobrze zorganizowane i przemyślane. Mężczyzn jako takich nie było z nami, bo mój ojciec w tym czasie był skazany na łagier i przebywał w Łodzi. Także nie było mowy o jakimkolwiek punkcie. Różne są sposoby, odpowiadając na to pytanie, które byście zadali, różne są sposoby zbierania materiału i pracy. I w tym przypadku to, co powstało, właściwie jest wynikiem bardzo nieformalnej serii spotkań, która nie była pomyślana jako produkcja filmowa. Po prostu ja poznałem pana Stanleya, polubiłem go i przeprowadziłem z nim szereg rozmów i zarejestrowałem kilkanaście sytuacji, a ponieważ nie ruszam się bez przyrządu nagrywającego, to tak. Jak pan dotarł do tego pana
Ja z profesorem Targowskim długo rozmawiamy do tej pory o tym, żeby jakiś projekt o nim zrobić. I w trakcie tych rozmów powiedział, wiesz, ja mam takiego znajomego, który jest bardzo ciekawym człowiekiem, powinieneś go spotkać. I w ten sposób poznaliśmy się ze Stanem Opałem. Także to była taka bezpośrednie przedstawienie. I film o panu Opałce, miejmy nadzieję, powstanie dosyć szybko. No a z panem profesorem Targowskim ciągle rozmawiamy o tym, co zrobić ewentualnie. Ja mam taki plan, który będzie zrealizowany, jeśli będzie pomoc najwyższa, bo to jest szalone, ale chciałbym zacząć zdjęcia w tym roku. Chciałbym zrobić zdjęcia w Przemyślu i w Medyce w sierpniu i resztę zdjęć już we wnętrzu tej jesieni, więc jeżeli będzie zdarzy się kilka cudów, to film powinien być gotowy w przyszłym roku, ale te cudy to są głównie cudy związane z znalezieniem ludzi, którzy uwierzą w ten projekt, muszę się zgłosić do instytucji państwowych, zrobić aplikacje, szukać sponsorów, więc... I pieniędzy. Ja jestem tą Joasią, co była tutaj wspomniana w wypowiedzi pani Lidzi, naszej członkini zarządu. Tak, miałam 4 lata, właśnie zostałam zwywijana z nerwytki, myślątko tylko o Przemyśle. I chciałabym jeszcze dopowiedzieć tej koleżance czy uczennicy, która pytała, że nie było nikogo, kto by zaprotestował, żeby się sprzeciwił, żeby, no nie wiem w jakiej formie mielibyśmy się to zrobić, ale to powiem ci, kochana, że był taki moment w moim przypadku, w naszym przypadku, dla mojej rodziny, że tak jak tutaj mówiliśmy, wywieźli nas w sobotę, z soboty na niedzielę, staliśmy cały dzień, całą noc i już pod koniec dnia niedzielnego dzieci, które były w naszym wagonie 17, było nas 35 osób, 18 dorosłych, 17 dzieci, był straszny płacz, dzieci chciały pić, jeść, były w różnym przedziale wiekowym, były malutkie, 2-miesięczne, roczne, 2-letnie, 5-letnie, 4-letnie, tak jak ja, no różne. I mój tatuś bardzo się zdenerwował i mówi, nie wytrzymam tego. Wziął siekierę, który wziął ze sobą i rozwalił to okno, które było zakratowane i chciał się dowiedzieć, jak długo będziemy jeszcze stać. I chciał zaprotestować właśnie. Ale moja mama również zobaczyła chłopaka, takiego 9-10, albo może 12-letniego, który jest... Ta scena, o której wam mówię, jest w filmie, który był przygotowany przez nasz, jak się nazywa, przez pana Majkowskiego. To jest taka stowarzyszenie X-Docs, które zajmuje się sprawami, mówiąc ogólnie, historycznymi. Jest nakręcony film w 2010 roku z deportacji, z Przemyśla, z Medyki, tutaj z naszych terenów, który kiedyś też pewnie państwu pokażemy. I ten film też ma właśnie tą scenę, o której wam teraz mówię. Mama, widząc chłopaka, chłopaczka, dziecko, niosące kosz pełen bułek. Ja to widziałam na swoje własne oczy, jako 4-letnia dziewczynka, bo też byłam bardzo zainteresowana. Wsadziłam głowę w to okienko i pamiętam to do dzisiaj. Jak mamusia zaczęła go wołać, żeby dał te bułki dzieciom. On mówi, dobrze, ja wam dam. Biegł w naszym kierunku. Myśmy byli w ostatnim wagonie już deportacji, ale niestety nie dobiegł, bo rodzica wyciągnął pistolet czy karabin i go zastrzelił. Ja te bułki i ten kosz i tą rozlaną krew pamiętam do dzisiaj, mimo że mam 82 lata. Także nie było żadnego protestu. Ale jeszcze czuję, że już jest zakończenie naszego spotkania, już jestem przy głosie. Ja osobiście
jako Joanna Preis, były prezes naszego oddziału Związku Sybiraków, w imieniu naszych członków wszystkich i zarządów chciałabym bardzo serdecznie, myślę, mam taką nadzieję, że mi pomożecie, podziękować pięknie były obecnej pani prezes, pani Stasi Żak i pani Lidzi, bo wyobrażam sobie, ile to kosztowało pracy i poświęcenia czasu, że takie spotkanie przygotowały obydwie z pomocą oczywiście naszego sekretarza pana Mariana. Ja chciałabym bardzo im serdecznie podziękować przy waszej pomocy. Bardzo proszę, podziękuję. Zachęcam, ponieważ zbliżamy się ku końcowi. Trochę długo was przytrzymaliśmy, rozumiem to wasze zmęczenie, ale myślę, że warto było, bo jest to wiedza, która powinna was zostać i utrwalić się w waszej pamięci. Chciałbym się zapytać, ile powstawał ten film? Nad tym? Tak, bo na następnym chyba pan jeszcze pracuje. Nad tym, który widzieliście, byłem tam przez tydzień, a montaż tego materiału trwał z przerwami może w sumie jakieś 10 dni. Ja muszę wam powiedzieć, że ja oglądałam wcześniej ten film o panu Opałce, ale tylko to łączy ten film, który dzisiaj zobaczyłam, z tamtym, który oglądałam wcześniej, osoba pana Opałki, ponieważ jest zupełnie przekonstruowany ten film z dużo większym efektem w tej chwili przemawia do widza niż ta pierwsza wersja, którą pan Paweł przedstawił. Tak, skoro tutaj zostało to odkryte, to dopowiem, że faktycznie po 10 dniach film był skończony i nawet był pokazywany na rozmaitych bardzo ważnych zjazdach stowarzystw naukowych na obczyźnie pod egidą prezydenta. To była taka wielka feta. Ale po paru latach patrzyłem się na niego ponownie i stwierdziłem, że można lepiej ten materiał ułożyć, bo to zwykle się sprowadza do montażu. Montaż to jest co najmniej 50%. Potem jeszcze usiadłem właśnie na jakiś dzień i zrobiłem skróty i zmiany i to jest to, o czym pani prezes mówi. Proszę państwa, pozwólcie, że na zakończenie jeszcze przemówię do was. Przemówię w imieniu wszystkich Sybiraków, a są tutaj z nami i była prezes naszego oddziału, była prezes oddziału 3 RP, który się z nami połączył i stanowimy jedno. Są przedstawiciele naszego zarządu, więc jeśli by były jakieś pytania, co na co jest za późno, to proszę do nich kierować. My, Sybiracy, mamy marzenie. Marzenie, by upamiętnienie losu Sybiraków stało się w przyszłości naturalną działalnością młodego pokolenia. Dlatego organizujemy te nasze spotkania z wami. Dlatego dbamy o to, żeby dotarła do was ta wiedza o tej właśnie historii, o tej części historii Polaków. Szczególnie tutaj, szczególnie na Kresach. To jest historia Kresów. Jest to historia dużej populacji obywateli Polski. Marzymy o tym, by kiedyś w przyszłości. Dzień Sybiraka obchodzony każdego roku 17 września był organizowany nie przez nas, a dla nas. Marzymy, wyobrażamy sobie, że jesteśmy zaproszeni na spotkanie, poezja, literatura, pieśni, wystąpienia młodzieży, wystąpienia młodego pokolenia. I my siedzimy na widowni, aby tu,
Dumni na tej widowni i szczęśliwi, że udało nam się przekazać obowiązek pamięci w dobre ręce. To jest nasze marzenie. Czytam to z kartki, dlatego że wzruszenie prawdopodobnie nie pozwoliłoby mi tego tak spokojnie powiedzieć. Dlatego pozwoliłam sobie to odczytać. Bardzo serdecznie, stokrotnie, tysiąckrotnie dziękuję wszystkim przybyłym dzisiaj na nasze spotkanie za obecność. Życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia i wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie. Adam Mickiewicz w Dziadach napisał takie słowa. Jeśli bym o nich zapomniał, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Nie zapomnijcie o żywych świadkach historii i zgłębiajcie tą wiedzę historyczną, póki jeszcze możemy. Dziękujemy wam bardzo za uczestnictwo dzisiaj. Zapraszamy ponownie na następną lekcję, żywą lekcję historii ze świadkami historii, którzy dzisiaj tutaj są obecni. Gorące brawa dla nich wszystkich. Dziękuję.